Witam, Woju, bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam, co wiem o ziemniakach. No, syćko jedzenie może nam się znudzić, ale nigdy nie znudzi nam się chleb, woda i ziemniaki. Dawno, dawno temu, a może nawet nie tak dawno, a może i dzisiaj na wsi, a może nie ino na wsi, no i ważniejszym jedzeniem są ziemniaki. No bo tak, dawni na śniadanie jadało się z olewajkę. Na obiad jadało się ziemniaki z boszczem. Roz białym, roz czerwonym. Na kolację, no to z ziemniaki. A to z kwaśnym mlekiem. A to z maślonką. A jak byłam dzieckiem, no i lepsze były piekołki. Albo takie ziemniaki piecone w piecu chlebowym. Jak mama chleb wyjęła, wkładała ziemniaki. O, jakie to było dobre. A dobre to jest ziemniaki piecone na ognisku. Samą solą. No, teraz to trudno nawet spamiętać. Ile to jest potraw ze ziemniaków? Jest tak. Zupa kartoflaną. Są placki ziemniocane. Są kluski ziemniocane, są prazoki, są ziemniaki na sucho, ziemniaki w mundurkach, są frytki, no ziemniaki dodaje się do różnych sałatek, do zup. No dawni w gospodarstwie, no to jest to tak, ziemniaki dawało się dla gadziny. Robiło się porząd dla świń ze ziemniaków. No, jeszcze jedno było ze ziemniaków. Ze ziemniaków robiło się gorzałkę. O, teraz to się goda na to wódka. Ale dawni mówili gorzałka. A wiecie czemu? Bo jak to wypił za wielo, to chodził jak łogorzały. No, powiem, jak się uprawiało ziemniaki. Uprawa ziemniaków zaczynała się już na jesieni, po zniwach, jak było pole zasprężynowane, no to trzeba było przysykować pole pod ziemniaki, no bo ziemniaki lubią płodozmian. No jak się przysykowało to pole? No trzeba było porządnie nawieść gnojem, no bo przecie innego nawozu wtedy nie było. A żeby nawieść to gnojem, no to trzeba było tak. No i są pierw ten gnój z łobory wywalić, na furę nałożyć, furą na pole zawieść. Tam na polu kulosem takim specjalnym z tej fury zgarnąć na kubki. Później z tych kubek, no trzeba było widłami rozwalić to. No jak już było rozwalone, no to trzeba było ino pługiem zaorać i czekać do wiosny. A na wiosnę wtedy trzeba było zabrunować i rajki porobić. Ale zanim się rajki porobiło, no dziadek czy tam tata musiał rozwalić kopiec, bo w kopcu były ziemniaki. Jesienią były zakopcowane, no na wiosnę trzeba było kopiec rozwalić i te ziemniaki przebrać. No i znowu mama z babcią, no my dzieci. A to jakoś tam kumoska czy sąsiadka przysła. No i trzeba było te ziemniaki przebrać. Jedne się brało do jedzenia, drugie do gadziny, a te no i ładniejsze brało się do sadzenia. No jak już były z kopca wybrane, podzielone, no to wtedy dziadek brał wory na furę. Tu usiadały kobiety z motykami i z kobiełkami, no i jechali na pole, co by te ziemniaki wsadzić. No i na polu motykom roz koło razu, rajka przy rajce, zogun przy zogunie, te kobiety tą motyką te ziemniaki musiały sadzić. W południe schodziły z pola, no co by jaki obiad uważyć dzieciom. No i gadzinę napaść, co to w łoborze została. Po obiedzie ładnowa, aż zasadziły całe stajanie. Na drugi dzień,
No, trzeba było iść na odróbkę do sąsiadki, czy tam do kumoski, czy do jakiej kuzynki. No, żeby odrobić, bo ona wczoraj uno zrobiła. Ale kobiety se nie krzywdowały. Bo sadzenie żmioków to tak jak inna robota na wsi. To było takie jakby spotkanie towarzyskie, że tak powiem. Tam można się było wszystkiego dowiedzieć. Kto pomarł, kto się łobrzynił, komu się tam co urodziło, u kogo się krowa latowała albo maciorało prosiła, no i wiele innych bojek. Teraz takie wiadomości kobiety se przekazują przez telefon albo przez internet. Jodlowo powiem, ze żmiokiem motykom to sadziło się i u moich dziadków, i w czasach moich dziadków, bo jak tata był gospodarzem, no to już było trochę lzy. Bo tata zaprzęgał kunia do redlicy i robił w polu rajki. I w rajki rzucało się ino żmioki. Tata później redlicą jechał i przysypywał te żmioki w rajkach. No i już było po robocie. Teraz czekamy, aż żmioki wzejdą. No bo jak wzejdą, to trzeba je obredlić. No, a za czasów moich dziadków, no to tak jak się sadziło, tak samo to się nie obrydlało, tylko łokopowało się motyką. No i piękni takie stająka to wyglądały, jak te śmioki zakwitły. Jedno stająko było bielusinkie, drugie niebieściutkie, trzecie fioletowe, czwarte kolorowe. Ło, pięknie to wyglądało. Ale my, dzieci, nie bardzo my lubili tamte czasy. No bo wtedy stonka ziemniaczana łobsiadała żmioki. No i dzieci musiały tę stonkę otrząsać. Trzeba było brać jakie wiaderko, czy jaki gorcek i strzepować z każdego krzocka tę stonkę i te larwy do tego gorcka. Ale to była taka syzyfowa robota. Bo nim się do końca stająka dosło, no to ładnowa trzeba było, bo już ładnowa się wylęgły. No, takie to w czasach, kiedy byłam dzieckiem, wakacje miały dzieci na wsi. Na jesieni, jak już łodygi uschły, czas było na wykopki. Za czasów, kiedy gospodarzyli moje dziadki, no to tak jak się sadziło, jak łokopowało, tak samo wykopowało się tyćką motyką. Ale już za czasów moich ojców, no to już była taka lżejsza robota. Bo mój tata miał kopiorkę. A kopiorka to takie urządzenie, co ciągnęły, no u nas to ciągnęły dwa kunie, a obracające się takie łopatki rozwalały zimie ze żmiokami, no i wystarczało ino pozbierać. Zbierało się do koszyka, później sypało się na furę, a z fury zawozięło się do piwnicy. No u nas w domu to mieliśmy piwnicę tak w kuchni pod podłogą. I tamtych żmioków jak nawiezło się, to starczało do wiosny. No inne żmioki szły do parnika, no to były, to przy łoborze było takie pomieszczenie tam.